Pierwszy festiwal piosenki osób niepełnosprawnych w Nowym Stawie już za nami. Uczestnicy zadbali o to, aby gościom Galerii Żuławskiej w sobotnie popołudnie nie zabrakło wzruszeń i wspaniałej zabawy. Jak powiedział nam gość specjalny festiwalu, pani Krystyna Giżowska, pierwsze koty za płoty. Festiwal ma duży potencjał i z pewnością w kolejnych latach będzie coraz popularniejszy wśród młodych artystów. Szanowni Państwo, celem dzisiejszego spotkania jest prezentacja umiejętności wokalnych artystów niepełnosprawnych, którzy dzięki takiemu festiwalowi pokonają swoje bariery i nabiorą pewności siebie. Ale zanim prezentacja wszystkich uczestników konkursu, chciałabym bardzo serdecznie przywitać wyjątkowe jury dzisiejszego festiwalu. Szczególnie witam gościa specjalnego, przyjaciółkę Nowego Stawu, znaną i cenioną polską piosenkarkę, panią Krystynę Giżowską. Również serdecznie witam panią Agnieszkę Kosiek-Pacanek, nauczycielkę muzyki oraz członkinię zespołu, znanego zespołu Etna Kontrabandę. Bardzo serdecznie witamy pana Krzysztofa Osińskiego, dyrektora Nowostawskiego Centrum Kultury i Edukacji. Anna Jaskółowska w piosence Moje jedyne marzenie z repertuaru Anny Janta. Zapraszamy. Jury festiwalu nie podzieliło miejsc na podium. Każdy wykonawca otrzymał statuetkę i pamiątkowy dyplom. Pomysł na festiwal piosenki osób niepełnosprawnych zrodził się już co prawda rok temu. Co roku jako Nowostawskie Centrum Kultury organizujemy koncert charytatywny pod patronatem burmistrza, z którego datki są zbierane na osobę jakąś niepełnosprawną z terenu tutaj naszego Nowostawskiego. I w zeszłym roku gościli u nas wychowankowie ośrodka specjalnego Tczewa, super się zaprezentowali i wtedy właśnie taka lampeczka nam się zapaliła, tak, zróbmy festiwal piosenki. Wielką nagrodą dla wszystkich uczestników był gość specjalny, czyli pani Krystyna Giżowska, która no, jest no, niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny muzycznej, także no, dla uczestników i dla wszystkich tutaj odbiorców i nas jako organizatorów też to jest wielki zaszczyt, że dzisiaj była z nami.
Co prawda zawsze takie jurorowanie jest takie niewdzięczne, bo wiem doskonale z własnego doświadczenia, bo zaczynałam podobnie jak wielu tutaj startujących na tej scenie, co to znaczy wystąpić, w ogóle już samo wystąpienie na scenie to już jest ogromnie jakaś taka stresująca historia, a co dopiero przed jurorami, być ocenianym. Ja też tak zaczynałam od wszystkich, od konkursów, od różnego rodzaju przeglądów, od warsztatów muzycznych. To trwało wiele lat i takie dążenie do celu to daje jakieś efekty po jakimś czasie. Ja im życzę wszystkiego dobrego. Wszystkim telewidzom telewizji Malbork życzę z całego serca dużo uśmiechów, radości. Nadchodzi wiosna, jest wokół zielono, a więc dużo radości. Wszystkiego dobrego.